Dziękuję. 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 Jest sondaczek. Jeszcze raz prezentacja. Chciałem Państwu zaprezentować nowość z firmy Savager. Na ten rok przygotowali oni w ofercie aż 4 serie kołowrotków. Przed Wami seria SG4 w wielkości 3000, 255 gram wagi, 9 łożysk i bardzo mocny 12-kilogramowy hamulec. Kołowrotek mieści 150 metrów żyłki 23 albo 135 jardów 15-funtowej plecionki. Od razu czuć w ręku, że to jest bardzo fajnie wyważony, leciutki kołowroteczek z bardzo mocnym rotorem. Gruba rurka kabłonka, odporna na uszkodzenia. Dodatkowo ten kołowrotek posiada także w komplecie grafitową szpulę, dzięki której możemy nawinąć dodatkową linkę na kołowrotek. Ale popatrz. Godny przeciw. Może rozmiary niegodne, ale... Skoro testujemy kołowrotek, to nie ma nic lepszego od łowienia na koguta, bo jak wiadomo, ta waga, ta praca strasznie obciąża tutaj cały nasz zestaw, no ale przede wszystkim daje w kość kołowrotkowi, więc jeżeli wytrzyma kogutka, to wytrzyma wszystko. Spod samej łódki szczupaczek wziął. No nie spodziewałem się, mam dokręcony kołowrotek na... Mam dokręcony kołowrotek klasycznie na sandacze, a zobaczcie, jak pięknie wyszedł. Tu już ja już wyjmowałem, próbowałem tutaj w Szwecji na kogucika połowić i skubany pod samą łódeczką. No niesamowicie to wygląda, coś niesamowitego. O, ale walczy. Dobra, biorę go w podbierak. Okej. I kogucik działa, jak widać. Szczupczunio. Przyprowadź mamusię. O, piękne to było. Piękne.